Prezentuję gołąbka na aukcję z 23 roku. Jest to gołąbek o numerze obrączki 9280, samczyk. I to jest gołąb, bardzo mocny imbret na małego wosa. Ładnej budowy, ma 8 lotek spierzonych, ten gołąbek. Takie ma fajne czarne cyntki jeszcze na ogonie. Jest to bardzo mocny imbret. Ojciec jest to syn razy córka małego wosa, a matka zaś jest pełny brat Golden Wosa razy córka Playboya. Także no, przepiękny imbret na małego wosa. Ma fajną taką krawatkę na głowie jeszcze, ładnej dużej budowy, bo jako na imbret bardzo złożony gołąb jest naprawdę. Jest ekstra gołąbek. Chciałem nadmienić przy pierwszej prezentacji tego gołąbka, że jak się dzisiaj dowiedziałem, czy wczoraj, gołąbek, który jest pierwszy w kategorii B w Polsce, to jest olimpijczyk, pana Dudka z oddziału Rzeszów, okręg Rzeszów. Gołąb ma 8 koeficjent w kategorii B. I ten olimpijczyk, ta samiczka, wspaniała olimpijka, wywodzi się ze strony ojca po gołąbku z naszej hodowli, ale między innymi tam właśnie Wos 94 jest pradziadkiem tej olimpijki. Także to jest kolejny olimpijczyk, gdzie występuje właśnie Wos 94. No i dodam jeszcze, że babką tej olimpijki, tej pięknej samicy, super samicy, jest matka Golden Wosa, którego zakupił Tomasz Czapliński, a więc babka tego olimpijczyka, olimpijki w kategorii B, z pięknym wynikiem 8 koeficjent, przypuszczam, że to może być pierwsza trójka na świecie. To matka Golden Wosa jest tam, występuje jako babka, a więc super, super, naprawdę. No, z tego, co też widziałem na prezentacji z jednym z filmów, bracia Fidor mają super samiczkę, która ma 17 koeficjent w kategorii B i też wywodzi się właśnie z linii Wosa 94, ze strony chyba matki, ten wybitny gołąbek, piękny gołąbek. Tam między innymi też właśnie są dzieci małego wosa, występują samiczka 10555, Playboy. Także no, same takie naprawdę w tym roku 30-lecie wosa, linii Wosa 94. I takie informacje, takie piękne informacje, że taka radość u innych hodowców i takie wybitne gołębie, to człowieka cieszy. Serdecznie polecam.